Cześć, witamy was. Witamy. W końcu jesteśmy... Na rybach. Na rybach. Po 3 tygodniach przerwy trzeba było żyły rozprostować. Siedzimy gdzie? Na uroczysku karpiowym. Siedzimy u Krzysia na uroczysku karpiowym. No i stanowisko numer 4. Może będzie w tym razem, będzie rybne? Będzie. Będzie, będzie. O godzinie 17.40 można powiedzieć zestawy wszystkie 4 wywiezione. Wiadomo, że nierównolegle po kolei. No i co? Ponad 200 metrów w wodzie. Tak. Podsypane. Pogoda dopisuje. Wczorajszy wiatr u nas strasznie wiało. Wymieszało wodę. Mamy nadzieję, że to wzmoże rybki do żerowania. Będą trochę głodnawe, nie? Muszą. Muszą być. Krzysiu, na co masz zarzucone? No ja standardowo, no kuleczki. Jedna jest podwieszona pop-upem. Druga tradycyjnie tonąca. Później na noc może jakiś pelecik. Zobaczymy. No to Krzysiu, tak, ja jadę standardowo. Orzech tygrysi. Od gajdowego. Muszę go tu wypróbować na uroczysku. Orzech tygrysie, a na drugim Robin Red 20 pelet. No i zobaczymy, tak samo do tej 10, 11 w nocy to poleży, bo jest fajnie, w miarę fajnie podsypane. Szkoda ściągać. Jak nie weźmie, zmienimy miejsce dalej, bliżej. Mamy ponad 200 metrów wywiezione, także jest troszeczkę metrów w wodzie. No. Nie będzie brało, pójdziemy ciut bliżej. To jest 10-20 metrów bliżej. No i zobaczymy, może coś znajdziemy, nie? Oby do kija. Oby do kija. Także co, siedzimy do godziny 11, może 12. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Nigdy nie planujemy pod najlepszy spontan. Co? Zapraszamy na kolejną naszą przygodę, na kolejną nockę. Jak coś będzie, jak zawsze, pokażemy. A jak nie będzie, to też pokażemy. Także zapraszamy was na filmik. Do kija, trzymcie się, hej! Mamy taką, można powiedzieć, dziewiąteczkę, niewaleczną w ogóle, odepniemy. Powolutku. Powolutku. Odepniemy. Krzysiu, i na co? Na tygrysa. Tygrysa. Spokojnie. Poszedł. I o to chodzi. To wypuszczamy. Ósemeczkę. Dzikuska. Dzikuska, faleńc taki. Mamy. Pokaż go. Widzę go, Krzysiu. Puść go bokiem. Teraz go już nie widać. Ale ładny był. Krzysiu, gratulacje. Dzięki. No, właśnie puszczamy tą naszą 15. Krzysiu, jak wrażenia? Jestem wykończony, po prostu wykończony. Tam tak upalić. Ale zobacz. Pokaż, czekaj. Jest. W pełnej łusce. Jest coś pięknego. Pójdź go tu przodem, jak będzie chciał iść. A nie widać, ale poszedł, to się liczy. Pyczek. Krzysiu, gratulacje. Dzięki. Witamy ponownie. Dyszka. Z samego rana. I łapiemy dzisiaj na co, Krzysiu? Na wszystko. Na wszystko. Jak leci. Krótka zasiadka, ale treściwa. Chodź, pokaż się ludziom. Piękny. Płyń po mamę i tatę. No, obudź się. Obudź się. Krzysiu, high five. Super. Witam was. Mamy godzinę 5 z hakiem. Powiem wam, widoki miażdżą po prostu. Miażdżą. Tutaj słońce wychodzi, popatrzcie. A tu idzie mgła po wodzie. Powiem wam,
coś mi. Warto przyjechać, zobaczyć i naładować baterię. Coś pięknego. Słońce staje. Puszczamy taką dyszkę. W końcu po trzech zepsutych spinkach, tak zwanych podwózek zestawu pod brzeg przez te ryby. O, uciekł, popatrz. Niecierpliwy był. Niecierpliwy. Ale walczył, ale walczył, walczył. Gratulacje. No nie, może tu też coś się dzieje. Dobra. Wypuszczamy kolejnego zbója, widzicie? Ale tym razem tak, żeby mi nie uciekł. Chodź, ty się pokaż, ludziorko. Taki ładny garbusek. Konik garbusek, czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz będzie. Pokaż się. Pokaż się tu. Pa, pa. Piękny poszedł. Tysiu, brawo, high five. Cześć, witamy was. Witamy. Udało się nagrać zakończenie, bo nigdy zakończeń nie robię, bo wiecie, nie wychodzi. Ale podsumowanie Krzysionocki. Rewelacja. Po prostu było, działo się. Zresztą zobaczycie na filmiku. Zobaczycie, na pewno będziecie widzieli. Powiem wam, jak na tak krótką zasiadkę, mnie łapa boli troszeczkę. No. Człowiek jest zadowolony. Było, Krzysiu, ty, dwa. Dwa karpiki. Dwa karpiki, ósemka i piętnastka, ładna. Ja 4 czy 5 i 3 zepsute, jakoś tak, no, policzymy. Między 7 a 11. 11. Także powiem wam, jak na godzinę 16 do godziny, mamy teraz 8.16, powiem wam, Mistrzostwo Świata polecamy. Rewelacja, naprawdę. Brawo na wszystko. Także co, stanowisko numer 4 w dzisiejszym dniu można uznać za... Szczęśliwe. Udane. Także co, kończymy powoli. Ale przypominamy cały czas, akcja dla Karinki, tak. Dycha od karpiarza. Nie zapominajmy o tej małym dzieciaczku, który potrzebuje naprawdę pomocy, żeby wyjść z tego. To naprawdę jest niewiele dla karpiarzy, którzy... Dokładnie, naprawdę. Cały czas mówię, paczka haczyków, panowie, a będziecie mieli takiego plusika w niebie, że... Tak. A lepiej zbierać plusiki niż minusiki.
Także jeszcze raz, pomóżmy Karince. Także co, zapraszamy na kolejny film, na kolejną wyprawę, gdzie, jak zawsze, nie wiadomo gdzie, będzie spontan. Zapraszam Was, Krzysiu, Ciebie też zapraszam, jak się uda, zgadamy się. Także trzymajcie się, do kija, hej! Hej, trzymajcie się.